Górnictwo przeżywa w tej chwili jakieś wielkie problemy. Jest dużo doniesień prasowych na ten temat. Czy mógł pan przewodniczący skomentować i dokładnie sprecyzować, co się dzieje? No, źródłem tych problemów jest może nie sprawa górnictwa, tylko polityka gospodarcza rządu dotycząca górnictwa, polityka kompanii węglowej. Ja przypomnę tylko, że kompania węglowa to jest największa firma wydobywcza w Europie. Zatrudnia około 60 tysięcy ludzi i takiego podmiotu nie wolno lekceważyć, a zarządzenie kompanii, zarządzenie 306 z tego roku, mówiące o postoju ekonomicznym, jest dowodem na to, że po prostu ci panowie z zarządu, a więc przedłużenie ramienia rządu, traktują to w sposób kabaretowy, bo pięciodniowy czy czterodniowy postój absolutnie nie przyniesie nawet drobnego śladu, jeśli chodzi o zwały węgla, które zalegają, jest ich około 5 milionów, natomiast na pewno wprowadzi dużą dezorganizację w zakładach pracy, bo górnictwo ma to do siebie, że musi pracować w sposób ciągły, nie można kopalni zostawić na 2-3 dni sobie gdzieś powędrować. Zyski z tego, a właściwie straty widzę w tym, w związku z tym zarządzeniem, zysków żadnych. Nie widzę też tu żadnego rozwiązania systemowego, dalekowzrocznego. Ze strony naszych organizacji, które tam funkcjonują, przypomnę tylko, że w lutym zrezygnowały związki zawodowe z 14 pensji, zrezygnowały z deputatu węglowego, mówiąc krótko, obniżyły sobie czy swoim załogom płace, wyraziły na to zgodę, natomiast z drugiej strony nie ma żadnego konkretnego ruchu. Oczywiście ostatnimi czasy słyszeliśmy, że pan premier zajmie się rehabilitacją górnictwa, ale jest jeszcze taki podmiot, który się nazywa Ministerstwo Gospodarki, na czele z panem wicepremierem, i właściwie lepiej by było, jakby oni się zajmowali tym, co leży w zakresie ich obowiązków. Czy związki zawodowe będą w najbliższym czasie przeprowadzały jakieś akcje, rozmowy na ten temat? To znaczy akcje tak, manifestacje tak. Dzisiaj po południu związki się spotykają na Śląsku. Będę miał informacje już jutro, natomiast albo dzisiaj jeszcze na wieczór. Natomiast przewidywane są manifestacje związków zawodowych, gdyż jest również chęć prowadzenia miesięcznego postoju. To też nie rozwiąże problemu nadprodukcji czy nadwydobycia węgla. Mówiąc o rozwiązaniach systemowych, myślałem o przyjrzeniu się podatkom, o takich działaniach, które by spowodowały zatrzymanie importu węgla z zagranicy. I tutaj nie jest dla mnie żadnym usprawiedliwieniem słowo klucz, wolny rynek i mogę sobie kupować. Można po prostu doprowadzić do tego, regulując prawo, żeby firmy kupujące czy potrzebujące do swych procesów technologicznych węgla kupowały ten węgiel po prostu po cenach troszkę tańszych i tu się nic złego by nie stało. Ja przypomnę, albo wspomnę taki przypadek w ostatnich latach XX wieku, kiedy inwazja węgla brunatnego z Australii i z RPA w kierunku Unii Europejskiej była potężna. Tam są potężne pokłady węgla, zalegają bardzo nisko, co za tym idzie, koszty wydobycia są tanie. On był szalenie konkurencyjny dla węgla europejskiego, że tak powiem, i Unia potrafiła to wszystko rozwiązać. Myślę tylko dlatego, że na dzień dzisiejszy Niemcy wydobywają 300 milionów, a więc 5-6 razy więcej jak my węgla brunatnego rocznie. Czy oprócz działań w Polsce, działań związków zawodowych, czy w opinii pana przewodniczącego powinny być podjęte właśnie w nawiązaniu do tego, co pan przewodniczący mówił, jakieś naciski na eurodeputowanych, na działania na szczeblu Europy, Unii Europejskiej?
Bezwzględnie tak, panie redaktorze. Natomiast myślę, że tu są takie zaniechania i zaniedbania ze strony rządowej, nie tylko jeśli chodzi o górnictwo, ale o wiele, wiele innych gałęzi naszej gospodarki. Mamy na to przykłady, że tu właściwie bardzo duża rola jest Ministerstwa Gospodarki i pana premiera. No ale moje czy nasze zaufanie do pana premiera jest bardzo minimalne, bym powiedział znikome, bo przecież już tyle deklaracji, które słyszeliśmy o napisaniu przez stronę rządową ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, rozwiązania problemów pedofilii, czy teraz z dnia dzisiejszego problemy rodziców, których dzieci są nie do końca sprawne. Tu nie ma, tu są po prostu tylko rozwiązania doraźne, na chwilę zgasić pożar i jechać dalej. Od afery do afery, od wyborów do wyborów. I PR wydaje mi się jest ważniejszy niż racjonalne postępowanie i systematyczna praca. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.